Pewnie wszyscy, jak tu jesteśmy, przez ostatni tydzień bez przerwy patrzymy w wiadomości i patrzymy ku wschodniej granicy. Gdzie jest konflikt? Jak go rozwiązać? Papież mówi, może najpierw popatrzcie w siebie, bo nam się wydaje, że ten konflikt rozwiążą politycy. Choć oczywiście modlimy się za pana ministra, żeby mu się udało. I za wszystkich, którzy tam podejmują ważne decyzje. Tak. Ale jakiekolwiek rozwiązanie polityczne nie rozstrzygnie tego konfliktu. Jest jeszcze potrzebne to pojednanie, które się musi dokonać w nas. Może my wewnątrz jesteśmy pokawałkowani i nie potrafimy na przykład w sobie scalić w harmonii jakiejś, jak papież Benedykt XVI mówił, symfonii. Jak w sobie pogodzić miłość, troskę o ojczyznę, o jej granice, a jednocześnie to, co mówi Jezus, żeby przyjąć tego, który przychodzi. Jak to w sobie scalić? Jedną i drugą miłość. Nie przeciwstawiać ich wzajemnie. Może my mamy kłopot w sobie. Wszyscy mówią, budujmy dobro wspólne. Nie? Jak w sobie scalić ten wybór dobra wspólnego z wiernością środowisku, z którego wychodzę, ludziom, do których mi najbliżej poglądami. Jesteśmy pokawałkowani, nie potrafimy w sobie tego łączyć. Papież mówi, nie zbudujecie dobra wspólnego sercem, które jest rozwalone na 1000 kawałków. Kocham to i to, i to, i to, i to, i to. Ale te miłości we mnie nie potrafią się spiąć w jedno.